Dobra, to co? Chyba oficjalnie możemy rozpocząć nasze pierwsze przygody z Underlail, z wielkim failem, mamy za sobą. Więc spokojnie możemy wziąć nową grę i rozpocząć żywot... Jak się nasz bohater nazwie? Moskitka. Będziemy grali moskitką, która będzie... nie będzie silna, będzie zwinna. Pyk. Spostrzegawcza. W sumie, no percepcja by się przydała do strzelania, no jakby nie patrzeć. Jest to ważny wskaźnik. Nawet bardzo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Skillsy, oczywiście bronie. Bez broni ani róż. Je na maksa wymaksujemy. Do tego trochę granaty. Na pewno kusze by się przydały. Walka wręcz... Kurde, nie wiem na ile to będzie potrzebne, ale damy... W sumie nie dajemy, nie będziemy. To będzie kobieta. Kobiety nie biją. Kobiety nie biją. Ale mogą unikać różnych rzeczy. To też się może przydać. Nie byłby taki zły pomysł. Do tego... Stealth. Nie, hakowanie może się przydać. Lockpicking, czyli otwieranie zamków, też może się przydać. Dodatkowo mechanika się na pewno przyda. Tailoring, czyli tworzenie pancerzu, też się przyda. Elektronika się tam trochę przyda. Tutaj po trochu damy. Moce psi na razie nie będziemy kombinować, chociaż... Nie... Można nawet to zmniejszyć i dać coś do dexterity. Perswazja na pewno się przyda, choć perswazja jest do will. Ciekawe. To jednak perswazja może się przydać, tego, wola może się jednak przydać tak ostatecznie. Ostatecznie może to nie być zła rzecz. Intimidation, nie, będziemy ponownie dobrym charakterem. Ale możemy trochę pobawić się też w handlarza. To może nie być zły pomysł. Trochę jeszcze do mechaniki damy. Minecraft na modach, że co? Czekajcie. Tailoring to jest krawiectwo, o! O właśnie. Dobrze wiedzieć, good to know. Może uniki dajmy, a to jest w walce melee. To damy na maksiora. Będziemy kobiecym Rambo. Damy jeszcze do lockpicking i do hackingowania. I podejrzewam, że taka bohaterka powinna dać radę w świecie, który nas tutaj zastał. Podejrzewam. Aha, jeszcze fitsy. No tak, hit and run, to na pewno. I do tego ninja looter, ciekawa umiejętność. Przydaje nam się do kradzieży. Quick pockets. Aimed shot. To nam się przyda. Accept. No i moskitka gotowa. Okej, okay, to już znamy na pamięć. To już znamy na pamięć. Tutaj wszystko trzeba badać. To też pamiętamy mniej więcej jak to działało. Tu mamy światełko, tu mamy komputer. Do komputera zajrzymy szybciutko, jakie są wiadomości, które też pamiętamy, jakie były. Kto nie pamiętam, to odsyłam go do poprzedniego materiału z tej gry. Bierzemy wszystkie potrzebne rzeczy, które tutaj są. Kilka ich tu było, z tego co pamiętam. Po prostu nie tracić czasu, szczególnie. Czy będzie na YouTube? No prawdopodobnie tak. Znając życie będzie. Raczej nie przeczułam, żebym nie wrzucił tego. Choć nie, no raczej nie widzę powodu. Tu też dobrze wiem, że tu raczej zbyt wiele nie zrobimy, ale warto wszystko obarać na bank. O, są mi dwa bandaże. Na pewno się przydadzą. I pamiętajmy, nie warto okradać kanclora, Tonera. Spróbujmy. Zaraz. Gdzie mamy nasze umiejętności? Lock. Spróbujmy tam się dostać. Czy damy radę? Przeczuwam, że raczej nie mamy takich umiejętności. To jest raczej wykonywalne. Nie ma co kombinować. Po prostu jedźmy do góry. To jest update 0.19. Tak. Musimy udać się do Tanera, czyli tego naszego przełożonego. Tylko czy tutaj coś było? Tego już nie pamiętam. Nie, a czy tutaj coś jest?
Locked. Więc mała, pokaż co potrafisz. Pokaż kotku co masz w środku. Nie ma, nic nie ma, skubana jedna, no. Ale to możemy sobie pogadać za to jeszcze raz z Arleną. Tak, to już też z nią gadaliśmy. Może to będzie nam kiedyś potrzebne, nigdy nie wiadomo. Wolę... Jakieś go... Ej, tu w ogóle jakiś gość jest, którego wcześniej nie zauważyliśmy. Zaraz do niego zagadam. Może powie nam coś ciekawego. Pamiętam, że w którejś szafce coś tutaj było. O właśnie, jest mięsko. No chodź tu, chodź. Jakieś kurcze, jeszcze coś było gdzieś, kurde, coś gdzieś jeszcze było. Albo może mi się wydaje, może mi się wydawać też, że coś gdzieś było. I tak wybuchnie, nic nie wybuchnie. Nie widziałem cię wcześniej, czy utknęłaś tutaj w tej dziurze? Jestem nowa, nazywam się Moskitka. Ja jestem Jack Quicksilver. Skąd jesteś, Jack? Nie jestem obywatelem żadnego z tych miejsc, jeżeli o to pytasz. Podróżuję sporo, ale kiedy nie podróżuję, większość czasu spędzam w The Hub. Co cię tutaj przyprowadziło? Lukratywny interes, ale mi się wywinął, niestety. Okej. Okay. Co robisz na życie? Handlujesz? Między innymi. W sumie czemu nie? Pokaż co masz. Pokaż kotku, co masz w środku, cytując siebie sprzed paru dziesięciu sekund. Ciekawe rzeczy ma, które nie mam żadnego pojęcia, po co by mi się teraz przydały, ale ma coś. Do tego nie ma żadnych wątpliwości, że coś ma, ale... Czy mi coś tu konkretnego może się przydać w tym momencie, tego nie powiem. Ale czekajcie, czekajcie, są lockpiki, czyli wytrychy, które mogłyby się przydać. Są też modyfikatory ceny, teraz mamy 400 ponad procent normalnego poziomu ceny. Wesoło. Bardzo wesoło. Co on jeszcze ma? Ma granaty. Z chęcią bym kupił, ale może sobie daruję. Mam tylko 300 kredytów. Moglibyśmy za to jednego lockpicka kupić. Albo Omnitool. Nie, na Omnitoola nam nie, na nas, nas kurczę, nie stać. Omnitool jest fajna rzecz. Widziałem na jednym materiale. Dzięki niemu możemy na przykład dostawać się do szybów wentylacyjnych. Dobra rzecz. Jest na przykład kurza, która jest warta 24 tysiące kredytów. O mój Boże. Jakie zdzierstwo. Zdzierstwo, zdzierstwo, zdzierstwo. Straszne, straszne zdzierstwo. Możemy kupić... Nic nie możemy już... Dobra, nie będziemy kombinować. Fallout na modach. No trochę może i jest to prawda, że jest to Fallout na modach. Ale mnie ciekawi, co z tego się w końcu też... co z tego powstanie. Bo to na razie jest alfa. To jest dość wczesna alfa. Gra już widać, że działa. Jako taką ma wszystko mniej więcej na swoim miejscu. Teraz może zapiszmy grę. O. F5 można save'ować, jest. Teraz możemy robić wszystko, co nam się tylko żywnie zechce. Ale okradać go nie zamierzam, bo to ostatnio się nie najlepiej skończyło. Okej, okay, Tanner, jesteś kobietką, więc Tannerowa. Tanner zauważa, jak do niej podchodzimy, ale pozostaje skupiona na monitorze, naprzeciwko niej, przez kilka sekund, w czasie gdy... No, że w tym czasie oczywiście tam coś tam sobie wklepuje. He, ej, za, to jest on, to jest Had... To jest on. Przepraszam, to jest on. He. On potem daje nam, oddaje nam pełną uwagę i wesoło się, przyjacielsko się uśmiecha. Gratuluję, Moskitka, i witamy na pokładzie. Wysoko tam zaliczyłaś. Dobrze zaliczyła, nasz kubita. Ciekawy jaki sposób. Nie ma ku temu żadnych no small fit dat. Nie ma, nikt temu się nie sprzeciwia chyba, tak? Na pewno okaże się wartościowym i poważanym obywatelem. Moskit plus Fallout, większa apokalipsa. To Fallout na kodach. Ech. Yo, we're coming party, bla 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 bla, bla 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 bla. Byłaby jakaś imprezka, ale niestety
Najpierw musimy zająć się czymś ważniejszym. Okej, nie ma sprawy, tylko nie w końcu ta będzie ta imprezka. Masz moje słowo. No ja myślę, ziom. Więc. Mam nadzieję, że trzęsienie ziemi zbytnio ciebie nie zaniepokoiło. I zdążyłaś trochę odpocząć. Mamy trochę roboty dzisiaj. Jak się czujesz? Dobrze. Co tam słychać? Nie no. It's about time. Czas trochę postrzelać. Zdecydowanie. Zresztą, prawdę mówiąc, miałem właśnie do tego przejść. Oh yeah. Po pierwsze, możemy otrzymać naszą broń z powrotem. Lukas ze zbrojowni powinien ją mieć. Jako, że robimy dzisiaj troszeczkę pracy w polu. Tako. Chciałbym, żebyś udała się na strzelnicę i trochę się rozgrzała, gdyby zrobiło się nieprzyjemnie. Porozmawiaj z Gorskim. Jeżeli tam będzie, on nam tam udzieli trochę rad. Okej. Gdy skończymy, mamy do niego wrócić i będzie miał dla nas pierwszą misję. Oczywiście, no kurczę, oczywiście, że nasze cele nawet nie zauważą, co ich dostało. No wybaczcie, no czytam po angielsku, teraz tutaj tłumaczę, no i czasami nie da się tak momentalnie sprawdzać, co się dzieje, czat. Tłumaczy nam, kurde, no Jezus Maria, ludzie, błagam was, dajcie im parę sekund. Wąziu też nie czyta non-topper, co się dzieje. W StarCraftie nie czyta cały czas, co się dzieje, naprawdę, dobrze to widziałem. Aha, jeżeli coś, pójdź do doktora Pascala. Szkoda, że nie o krasy. On chce cię widzieć, bla bla bla, do medycznego sektoru. No dobra, to w takim przypadku musimy udać się do Gorskiego. Okej, okay, no problem. Taki, jakby co, safe, żeby nie było lipy. Dostaliśmy trochę doświadczenia, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. I teraz pójdźmy do zbrojowni i na strzelnicę. Ale miły bocik, robocik, sentrybocik. Ciekawe. Ciekawe, powiadam wam. Są też security kamery. Przeczuwam, że jakbym teraz chciał wziąć coś stąd, to by się nie najlepiej dla mnie skończyło, więc nie będę ryzykował. Tak, że tam chwilę będziemy u nich zostać, że na chwilę u nich zostaniemy, jasne. Zagraj w LOL. Nie zagram w LOLa. Moskit czasami go nie śledzi, no nie. Od tego mam moich modów. Czy mogę odzyskać moją broń z powrotem? I mam nadzieję. Jezu, to był pistolet 5mm. O Jezus Maria, co za porażka. Co za porażka, 5mm. Jaki fail. Jak ja mogę go teraz użyć? A tak, mogę go użyć, proszę. I 50 naboi. Czy mogę go jakoś przeładować? Jakbym go teraz użył, to co się dzieje? Chwila. Chciałem go teraz użyć. Co ja mogę z nim zrobić? Nie jestem pewien, co mogę z nim zrobić. Zaraz, czy mogę... Nie, no on jest chyba naładowany. Ma takie kreski, jakby był naładowany, podejrzewam. Tak mi się wydaje. Zaraz, możemy z nim jeszcze pogadać, czy on nam coś pomoże, coś powie ciekawego. Możemy kupić jakąś amunicję. To jest 5mm, standard round. Czy on ma jakąś 5 mm? Ma jeszcze 5mm i jest to dość droga inwestycja. Z tego, co widzę. Na przykład ja bym chciał może na razie sobie daruję kupowanie, nie jest mi to szczególnie potrzebne. Mam amunicję. Możemy potrenować sobie na strzelnicy zaraz strzelanie. I broni to z tego, co widzę, mu zdecydowanie nie brakuje. Okej, dobra. A w ogóle jaki jest minimal skill? Widziałem, tam jest tak. Jakie mamy statystyki tego? Podręczny pistolet. Nazywany Hawker, kaliber 5mm. Obrażenia 9 do 15, mechaniczne. Impact speed. Czy jest to prędkość trafienia, prędkość lotu kuli mniej więcej, tam pi razy drzwi, nie? To jest medium, nie wiem co to daje, ale jest średnia ta prędkość.
Action Point 16 AP, czyli 16 punktów akcji, tylko nie wiem, co zajmuje te 16 punktów akcji. Zasięg 10, ale optymalny jest 7. Szansa na krytyczne trafienie 7%, typ amunicji 5 mm. Pojemność magazynka 20, itp. itd. Dobra. Kup sobie pociski zapalające. Kombo na stole, imba. Czy ja coś mogę tutaj zrobić? Chyba nie. A czy mamy tutaj tą strzelnicę, o której oni mówili? Mamy. Mamy nawet Gorskiego, który miał nam tutaj co nieco wyjaśnić. Bla, bla, bla. Przeszłaś wszystkie małe teściki i ćwiczenia Tanera. To mogło nie być proste. Ale nie myślę, że jesteś jakimś takim nie myślę, że jesteś teraz bystrzakiem, czy jakoś tak, mniej więcej. Musimy sobie zasłużyć na szacunek i przywileje, które otrzymaliśmy. Oczywiście, oczekujemy na stosowną okazję, jasne. Zobaczymy. Dlaczego tu jestem? No chcę poćwiczyć strzelanie. Ale co mamy dokładnie robić? A skąd mam do diabła wiedzieć? To ty tu przyszłaś sama. Tak naprawdę to Tanner mnie ziom przysłał, no. On powinien wiedzieć, on sam powinien wiedzieć, po co nas tu przysłał. Ale dobra, spróbujmy. Wrzuć, Boże, wrzuć. Strzel. Traf 10 pociskami w cel na jakiejkolwiek odległości i dla mnie to będzie w porządku. I pamiętaj, aby skończyć tą sesję, krwawą sesję po wszystkim. Jestem zmęczony gaszeniem świateł po kończących ludziach, wychodzących. Nie wiem, jak używać konsoli. Okej, spójrz tutaj, to proste. Używamy konsoli, aby ustawić odległość. Ok. Potem startujemy sesję. Sesja śledzi nasze trafienia i pudła automatycznie. Możemy automatycznie sprawdzać nasz status, progres, gdy strzelamy. Kiedy mamy dosyć, skończmy sesję. Jaką odległość mamy ustawić? Zależy od jakiej broni. Nieprawdaż? Jeżeli mamy karabin, możemy ustawić na maksa. I w innym wypadku wystarczy 8 yardów. Poeksperymentuj trochę. No dobra, poeksperymentujemy. Okej. Okej, dostaliśmy też 50 xp-ków, bardzo fajnie. Mamy już 150 na 1000 xp-ków. Przyszłaś moskita, bo to ona. Tak, przepraszam, mogłem się walnąć. Jeżeli się walnąłem, to przepraszam. Ciągle zapominam, że jestem ona. Witamy na strzelnicy. Ustawmy odległość. 8 yardów. Dajmy 8 yardów. Ej, to jest interaktywne, faza. Rozpocznijmy nową sesję. Session start. End dialogue. Start, enter. I spróbujmy teraz strzelić. Strzelimy czy nie strzelimy? To jest pytanie. Zadziała czy nie zadziała? Wybuchnie nam broń w ręku czy nie wybuchnie nam broń w ręku? To jest dobre pytanie. Dobra, sprawdźmy. Pyk! Out of ammo. Zajebiście. Jezus, jak ja mam przeładować amunicję? Ja się pytam. Jak przeładować amunicję? Czy jest tu gdzieś informacja, jak przeładować amunicję? Może tak? Nie. Kurde, jak przeładować amunicję? Niech mi ktoś powie. Może shiftem? Nie. God damn it. No jak mam przeładować amunicję? Ja mam przeładować pistolet. Inventory na prawym. No nie działa. Teraz sobie zabrałem pistolet z ręki. Super. No ja wiem, że przeładować broń, ja wiem, przepraszam, ale wali mi się. Bo nie mam pojęcia, jak przeładować
broń. Naciśnij, przytrzymając shift. Boże, to jest głupie. Aha, dobra, widziałem tam, zaraz, zaraz. Boże, to jest głupie. O. Dobra, przeładowaliśmy. Trzeba przytrzymać shift i kliknąć na rodzaj amunicji, który aktualnie mamy. Trochę głupie, strasznie, ale działa. Na szczęście działa. Dobra, możemy strzelić w końcu do naszego celu. Mamy 10 razy wtrafić w cel. Raz. Dwa. I tyry nie będzie, bo nie mamy punktów akcji. Okej, musimy poczekać, aż nasz przeciwnik wykona swój ruch. Mam nadzieję, że nam nic złego nie zrobi. Oby. Nigdy nic nie wiadomo, co może się stać. A co ja wziąłem? Ciekawe. Okej, strzelamy. Ile mamy już? 4 trafienia. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć trafień. Okej, pyk. Pyk. Ile mam już? 5 trafień plus 3. Jezus, nie idź tam, idiotko. Tylko jest, że jak kończymy turę, to trochę głupio jest ten system zrobiony. Nie mogę skończyć tury, gdy nic się nie dzieje. Trochę dziwne. No, no trudno, no. O, spudłowaliśmy. Ciekawostka. Mamy 5, 4, jeszcze jedno trafienie. Okej, dobra. Trafiliśmy. No co, trafiliśmy 10 razy, to mu chyba robi... To mu jest chyba obojętne, tak? Z tego co rozumiem. 5 trafień, 5 trafień, mamy 11 trafień. No dobra, ale przynajmniej wiemy, jak się już używa amunicji w takim wypadku. Nie jest to jakaś strasznie trudna sztuka, aczkolwiek jest to trochę głupie. Co by nie mówić. Dobra, kupmy sobie trochę amunicji, zobaczymy, jak działa handel w tej grze. Chciałbym kupić 5 mm naboje. Chciałbym na przykład kupić, nie wiem, 20 naboi. Ile to mi będzie kosztowało? Gdzie to jest? Gdzie to jest oferta? Tutaj jest oferta. Requested. Refuse. I co ja mam teraz zrobić? Tak nie jestem do końca przekonany, co mam zrobić. Auto. Aha. Aha. No możemy, aha. To działa na tej zasadzie, że możemy też... pertraktować. Dobra rzecz. Dobra rzecz. No dobra, to kupmy trochę amunicji. I będzie dobrze. Mamy 39 naboi i chyba jakieś, nie wiem, z 12... Nie, 20 chyba naboi mieści się w magazynku. No to dobrze. Załóżmy jeszcze pancerz. Bo tam zyskaliśmy pancerz. Przy okazji, dorzućmy bandaże tutaj i strzykawkę też tutaj. Co nam daje mięsko? Mięsko nam daje... Nie wiem, co nam daje. Może z tym możemy coś potem zrobić, nie wiem. Tylko z tego, co ja pamiętam, w jakiejś skrzynce był jakiś materiał do kraftowania, no ale teraz już raczej nic z nim nie zrobię. Ech... Rok gra, ale ma zero interakcji z czatem. To jest gówno, a nie live. No ja też mam, ja mam interakcję z czatem, no tylko staram się wczuć w grę, no zobaczyć, co się dzieje. Gdzieś tu mieliśmy misję. Notatki, charakter sheet... Notatki? Tak, musimy pogadać jeszcze z Pascalem. Może nam coś ugotuje w centrum medycznym. A potem musimy... dobra, czaję. Więc do centrum medycznego lecimy. Co my tu mamy w tym centrum medycznym? Może gdzieś mogę gdzieś wejść, coś podkraść? Ja taki mały ze mnie złodziej, no ale co ja poradzę? Lata wgrania w gry wideo robią swoje, no. Tu zamknięte, tu zamknięte, tu otwarte. Mamy ich Pascala, mamy półeczki. Nie, zaraz wejdziemy do półeczek, to ja zasejwuję. Żeby nie było lipy. Załóż pancerz. Przecież założyłem pancerz. Mamy pancerz na sobie.
O! Ampułki. No dobra, to widzę, że kradzież nie jest dobrym pomysłem. Loading. Loading jest. Pogadajmy z Pascalem. Czy ma coś ciekawego do powiedzenia? Cześć, Moskitka. Po pierwsze gratulujemy, bla, bla, bla. Dobrze, że przyszliśmy. Miałem z tobą pogadać o twoich wynikach. Czy coś jest z nimi nie tak? Nie, nie, są contrary. Czyli jest, że są całkiem niezłe, tak? Quite the... Czy wprost na odwrót? Kurde, tego słowa nie znam. Contrary. Będę się jakiś słownik skołować. Przepraszam, że cię przestraszyłem. Mamy jakieś moce psioniczne. Woohoo! The what, że co? No dobra, wytłumaczę ci, że psionik... Coś w potencjale psionicznym, po pierwsze. Jest to dość rzadkie. Schorzenie genetyczne, przypadłość genetyczna, która pozwala nam wyewoluować w sobie development. Boże, jedyny. Straszny angielski mu jest. Dobra, coś tam z mózgiem się dzieje. Mamy coś w mózgu. To mamy coś nie tak z garem. Bla, bla, bla. Jak mogę sobie zdać sprawę z tego potencjału? Musimy wpierw włączyć nas psioniczny inhibitor, czyli psioniczny wstrzymywać, że tak go można przetłumaczyć. Milej niż słucha Moskita, pisze Christo. Christo, ja ci nie każę mnie oglądać, Jezus. Neural structure, zresztą go... Dobra, nieważne. Neural structure, bla, bla, bla. Bla, 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 tam sranie w banie, nic ciekawego. To może być dokonane poprzez medytację, ale to może trwać lata. Mamy teraz bardziej, efektywne metody. Sięga do kieszeni, wyciąga dużą czerwoną pigułkę. Mam nadzieję, że to nie jest pigułka gwałtu i że on nie nazywa się Morfeusz. Ta pigułka zajmie się twoim wstrzymywaczem. Czy to jest bolesne, czy niebezpieczne? Nie, nie, wcale. Może troszkę, tylko niebezpieczne. Na pewno nie jest bolesne. Zbytnio. Super. You might get... Możemy troszeczkę poczuć się nieswojo. To wszystko. A co będziemy tam się patyczkować? Zmuszamy się, aby połknąć dużą pigułkę. Przez chwilę nic się nie dzieje. Wydaje mi się, że nic nie działa. Wszystko wlata wokół mnie. Kolory piękne przyjmuję. Spoko. Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Kurde, herbata mi się skończyła, cholera jasna. LSD pisze twardy. Kurde, kto wie? Głowa mnie boli, co się stało? Usunięcie tego wstrzymywacza wywołało we mnie jakiś psioniczny wstrząs, czy coś ten w deseń, ale już jest wszystko w porządku. Kiedy byliśmy nieprzytomni, wziął do mnie próbkę DNA do testów, aby ustalić, czy... aby ustalić aktualny poziom mocy psionicznych. Potencjał jest, a będziemy musieli mocno się starać i skupić, zanim uda nam się to wykorzystać. Jak mogę nauczyć się mocy psionicznych? To jest dobre pytanie. Musimy pogadać z adeptami, którzy już tak potrafią ładnie psionicznować się. Oni nas nauczą. Mamy dwóch specjalistów na stacji. Quinton is well versed. Aha, jest chyba wyszkolony w metatermice.
która jest obszarem psjanicznym. Cholera jasna, mój angielski zaczyna coraz bardziej kuleć. Ogólnie metatermika pozwala dodawać obrażenia związane z temperaturą, psjaniczne obrażenia związane z temperaturą i chemicznymi reakcjami. Znajdziemy go na agronomii level, czyli na rolnictwie, poziomie rolnictwa. No, może być. Bizon jest naszym ekspertem od sztuk walki. On uczy psychokinetics, psychokinetyki, która efektywnie może służyć do walki nie jak się jest nieuzbrojonym. Nie, zara. No, nieuzbrojona walka. Psyniczna nieuzbrojona walka. Jest w gimnazjum. Boże, Gimbus. Gimbus ma mnie uczyć psionicznych mocy. Po prostu cudo. Ach, cudo. Okej. Okay. Through control discipline. Discipline is considered by many... To już nic jest. Jeszcze Ezra, szefowa działu inżynieryjnego, która jest potężnym umysłowym kontrolerem. Ponoć, plotki takie są, ale to nie wie, czy jest prawda. Większość ludzi, w tym ja, nic nie wie o Ezrze. Jezus, odmiana imienia Ezra jest masakryczna. Ech, no dobra. Tak czy siak, wracamy do normalnego bytowania. No dobra, to mamy. Więc podejrzewam, że spokojnie możemy wrócić do Tanera. Tak mi się wydaje, czy nic więcej tutaj nie mamy. Nie, chyba nie. Spokojnie do Tanera można wrócić i można w końcu zdać jakieś zadanie. Moskit, leszczu nie czytaj... Może nie było leszczu, ale sobie już doczytałem, bo to był laczek. Lepiej nie czytaj na głos po angielsku, tylko tłumacz od razu, bo sam wiesz co. No ja najpierw ja sobie czytam, tak może głośno, żeby sobie rozkminić to. Musi się to jakoś przytrzymać, no. Ktoś mówi, czekajcie. Dlaczego pisze, że ta gra to Kerbal Space Program? Dlatego, że jej nie ma w katalogu. To jest w ogóle jeszcze alfa, nikt o niej nic nie wie, nikt o niej nic nie słyszał. I nie ma jej w katalogu. To jest super alfa. No może nie super alfa, ale gra alfa, wersja alfa. Hello, moskitka. Hello. Ej, no przecież... God damn it. Przecież trafiłem 10 trafień. Boże, co za shit. Co za shit. Jeszcze raz musimy pójść na strzelnicę. Taka porażka. Nie zaliczyło mi mojej strzelnicy. Lipa. Powiadam wam, lipa. Fit gained. Psy empathy. Empathy. Okej. Okay. A, bo muszę zakończyć. Tak, bo muszę zakończyć sesję. Wszystko jasne. Finalne statystyki. 11 strzałów oddano. 10 trafiliśmy. 1 zbudowaliśmy. Średnie obrażenia 13. Okej. Okay. Koniec i teraz do tego. O, ukończyliśmy nasze praktyki. A, no i teraz możemy pójść do Tanera. No, teraz to ja rozumiem. Idź się od Gimbusa uczyć, poszerzyć horyzonty. No wypad robocie. O, coś tam cytuję, moskita, przecież trafiłem 10 trafień. Oj tam, czepiacie się szczegółów. No, już koniec ze wszystkim, wszystko zrobiliśmy. No oczywiście, że jesteśmy gotowi, raczej bring it on, bitch! Na dole w tunelach, poniżej naszej stacji, na północy, znajduje się seria... posterunków, znaczy ogólnie znajdują się posterunki. Te posterunki były zbudowane przez inną stację jakiś czas temu
i były używane do celach zwiadowczych i obronnych. Chciałbym odzyskać te posterunki. Aby to zrobić, musimy aktywować główny generator prądu, który jest ulokowany w jednym z nich. Harold z działu inżynieryjnego myśli, że wie, jak uruchomić te generatory, jak uczynić je sprawne. Porozmawiaj z nim, zanim udasz się w podróż. Czyli zanim wyruszysz w podróż, musisz uzbierać drużynę. Czy jakoś tak. Wydaje mi się, że jest ogólnie 5 posterunków plus jeden z generatorem. Nie wiem, czy jest możliwe, aby je wszystkie aktywować, ale spróbuj przynajmniej aktywować 3 z nich. Możesz także pogadać z Jonasem na Crossroad Watch Post. Jest na dole, jest tam gdzieś tam na dole w tunelu. Tuż na zewnątrz, naprzeciwko stacji. I tak będziemy tam tędy przychodzić. No tak, prawda. Jest w okolicach tunelu. Jest często w okolicach tunelu, więc na pewno da nam kilka rad. Jak dobrze jest właśnie to ten? Ile ten? Czy hajs się będzie zgadzać? 300 kredytów, dodatkowo 150 kredytów, jeśli uda nam się aktywować wszystkie stacje. Plus to, co znajdziemy oczywiście. Po co mu te właśnie posterunki? Dobre pytanie. Jest to bardzo ważne, są to bardzo ważne strategiczne pozycje. Poza tym czyszczenie ich. Także oczyszczając je pozbędziemy się także niepotrzebnej flory. Fauny. Flora to jest kwiatki. Niepotrzebnej fauny z dala od stacji. Wildlife. Czyli jakiego dzikiego życia, dzikich zwierzy. I understand, że co? Że jakieś tam rathoundy tam się zalokowały. Ale musimy pogadać z Jonasem odnośnie tego. On nam da więcej szczegółów. Wie co tam się dzieje. No dobra. Fallout był trochę bardziej dynamiczny. No, Fallout był tworzony przez trylion ludzi. Ta gra jest, kurczę, jeszcze nie badałem tematu, ale podejrzewam, że ta gra jest tworzona przez innego bądź dosłownie kilka osób, więc no hello. Coś tam, jakieś burze. Dobra, nie wiem o co chodzi, nie wtryniam się w to. Gdzie myśmy pojechać? Mieliśmy pojechać do działu inżynieryjnego. Gdzieś tam z jakimś gościem pogadać, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Czy możemy coś tu podebrać? Możemy. Give me stuff, baby. Nic nie ma, ale shit. Co za shit, no. Nic nie mają poukrywanego, nic nie ma. Biedna stacja, a nie kurczę, nie wiadomo co. Safe. Ciekawe, czy jak teraz coś podbiorę, czy mnie ktoś zauważy. Że oczywiście coś będzie co podebrać. Jest, można podebrać. Electromagnetic deflector. Jest to jakiś komponent. Kurwa, zauważyli mnie. No to dupa. Jezus, on ma karabin. No to nie był dobry pomysł, ewidentnie. To na pewno nie był dobry pomysł. No trudno. Bywa i tak. Jest i Ezra, jest Wayne. Może John Wayne. Jest i Najet. Czy jak tam go się czyta? Jakiś tam przydupas. Nic tam dla nas nie znaczy. Gimbazylion ludu robiło Fallouta. No robiło. Twardy robiło. Odwraca się do nas twarzą i momentalnie zauważamy, że jest coś nie tak z tym gościem. Jego twarz is pale. What the fuck? Znaczy pale. Hairless to rozumiem, że jest bez włosów, ale pale? Nie mam pojęcia, sorry, ale że jest bez włosów, czyli coś tam mu się stało złego. Brakuje mu jednego oka. O, ciekawe rzeczy się dowiadujemy. Brakuje mu jednego oka i zamiast kabli protrude.
Nie mam pojęcia, co to znaczy. Sorry, ale pale to blady. Okej, dobra, dzięki, ale co to znaczy, to nie mam zielonego pojęcia. Jak ktoś będzie chciał, to może przetłumaczyć na czacie, zaraz to przeczytamy. Drugie oko jest bez koloru. With the pupil. With the pupil? Chyba, że to jest pupil. Ech, Boże, ludzie, widzę, że pale to blady, blada. Dobra. Pale wiaderko, Boże jedyny. Dobra. Co tam się dzieje? Mówi do mnie spokojnie i równym głosem. Cześć, Moskitka, jestem Ezra. Jestem szefem administracji mniej więcej i szefem całego działu inżynieryjnego, sektoru inżynieryjnego. Czy ty jesteś ślepy, Ezra? Ezra podnosi swoją rękę powoli, wyciąga ją do nas. He holds two of his fingers, trzyma dwa palce z przodu, przed swoją twarzą na moment. Każdy z nich wskazuje na jedno z naszych oczu przed schowaniem dłoni. Nauka angielskiego z panem Moskitem. No, ja też się trochę nauczę. Już nauczyłem się, że pale to jest blady. Pierwszy raz takie słowo w ogóle widzę, ale to oczywiście czat mam. Na czacie wszyscy są mądrzy, bo mogą korzystać z translatorów, no ale no co ja poradzę. Co dokładnie tutaj robicie? No jak ktoś nie wiedział, to tak, on właśnie potwierdził swoim gestem, że nie jest ślepy. Ja, Departament Cybernetyki czy Sektor Inżynieryjny? Miałem na myśli ciebie. Miałam na myśli na ciebie. Sprawdzam, że wszystkie części ze sieci stacji, wewnętrznej sieci stacji, ze sobą się komunikują prawidłowo i bezpiecznie i wszystkie skrypty działają tak, jak powinny. Nie wszyscy, panie Moskicie. No wiem, że pewno nie wszyscy, no ale część pewno tak, jeżeli chodzi o tłumaczenie i translatory. On także nadzoruje wszelkie operacje w dziale inżynieryjnym. Co jest działem cybernetycznym? Cybernetycznym albo sieciowym, nie wiem co, jak to przetłumaczyć, cyber network, cyber department. Zachowujemy i poprawiamy sieć wewnętrzną stacji, piszemy programy dla automatycznego systemu stacji. A dział inżynieryjny? Budujemy, konstruujemy, dekonstruujemy, badamy, poprawiamy. Listę wszystkich. Listing all, bla bla bla. A, słuchanie wszystkiego, co powinniśmy zrobić, jakie rzeczy naprawić, wiadomo. Gadanie, chodzenie naokoło, pracując dla ludzi, itp. itd. Dobra, pogadajmy o czym innym. Czy masz coś na sprzedaż? Kurde, wszyscy tutaj ludzie mają coś na sprzedaż. Ciekawa rzecz. Gość jest trochę bogaty. Hajsu to mu nie brakuje. Adaptive goggles. Goggles. Percepcja nam się zwiększa, ale zmniejsza nam się na przykład szansa uniknięcia trafienia. Jest i łom! Możemy łom sobie kupić. No trochę rzeczy ma. Okej, ale to nas w tym momencie nie interesuje, bo i tak kompletnie nie wiem, co bym mógł z tymi rzeczami zrobić. Słyszałem, że jesteś potężnym kontrolerem umysłowym. Czy to prawda? Pozostaje cicho i tylko patrzy na mnie. Jeżeli to prawda, chciałbym się od ciebie uczyć. Chciałabym, przepraszam. Patrzmy na niego się nadal. Co tam na czacie? Po co ci łom? Nie wiem, po co mi łom, ale łom jest. To jest ważne. Gdzie jest buraczek? Jezu, jaki znowu buraczek? Boże, ludzie. Dobra, tu on na nas patrzy i wywiera na nas wpływ, tracimy kontrolę nad własnym ciałem. Spróbujmy mu się przeciwstawić, bo przejmuje nasz umysł. No. Próbujemy z nim walczyć, ale Ezra jest zbyt silny.
Stoimy kilka chwil. Trzymani jak więzień we własnym ciele. A wtedy świat zanika. Wow, no znowu obrywamy po dupsku, no. Jaka lipa. Kurw! Ej, gdzie on nas wywiózł? Gdzie on nas wyniósł? Co do... What? Że słucham, że jak? Chyba sobie jaja robicie. Trochę muszę przyciszyć grę, widzę. Jezus, nie, nie to chciałem zrobić. Boże. Co za fail. Dobra, spróbujmy w niego trafić. To jest jakiś w ogóle żuk, chrabąż. Cholera go wie, co to jest. No i znowu tracimy. Nie, ale gości ma ostrego tripa, jak to ktoś ładnie napisał. Naprawdę. I co, obudziliśmy się w swoim pokoju? Okej, okay, można i tak. Można to i tak rozwiązać. Dobry koleś. Dobry koleś. Ogólnie srogo, dobra. Idziemy jeszcze raz do działu inżynieryjnego, boże, trudne słowo, o 23. Idziemy jeszcze raz do tego gościa. Co on nam złego zrobił? To był sen. Kurczę, Pinczek, no shit, Sherlock, no shit. Odkryłeś normalnie Amerykę. Co mi zrobiłeś? Tylko to, co chciałeś. Uznaj to jako pierwszą lekcję za darmo. Chcę nauczyć się więcej o mocach psionicznych. Mogę ci nauczyć, jak short circuit, czyli jak przepiąć, przeładować mózg innych, albo ich przestraszyć. Chcę się nauczyć, jak innych straszyć. Requires thought control 30. Nie jesteśmy jeszcze gotowi. No to lipka cipka. Trudno. Wayne, chodź do papy. Dobra, ona nic tam, on czy ona, nie wiem, chyba ona. Nie ma nam nic do powiedzenia. Trudno. Short circuit to jest zwarcie. O, właśnie. No, tego słowa mi brakowało. Jest i Harold. My zasywujmy, tak żeby nie było lipy. Cześć, musisz być tą nową dziewczyną, ja jestem Harold, prowadzę tutaj mały warsztat. Miło cię poznać, bla bla bla. Smeris Morelis. Czy szukam czegoś konkretnego, czy po prostu się rozglądam? Tanner powiedział, że pokażesz mi, jak odzyskać moc w posterunkach na północy. O, tak. Bla, bla, bla. Tam rzuciłem okiem kiedyś na te generatory. Nie mogłem nic zrobić z nimi wtedy, ponieważ nie miałem tego. He ramages through the boxes. Co znaczy ramages? Nie wiem, że grzebie? Chyba grzebie w kartonach, podejrzewam. Które są na stole. Przed znalezieniem czegoś z energią. Jakiś rdzeń energetyczny wyciągnął nam. It's a flux controller. Flux controller, kontroler fluxu. Flux to jest przepływ, mniej więcej energii. Chyba tak to można przetłumaczyć. Moskit, możesz tłumaczyć napisy na polski albo angielski, bo nic nie mogę zrozumieć. Przecież tłumaczę Pinczek ciągle. Przecież czytam ciągle, co te napisy znaczą. Chyba że naprawdę nie ma tam nic ciekawego. Ta gra ma klimat lat 90. No i właśnie o to w tym chodzi, że ta gra jest dlatego taka fajna. To jest stary, dobry klimat Fallouta. Tak naprawdę, to jest klimat Fallouta. To jest takie mógłby być spokojnie Fallout pierwszy, naprawdę. Tutaj dużo by się nie zmieniło. No grafika jest troszeczkę bardziej, nie wiem, nie tyle, że ładniejsza, co równiejsza, bo co by nie mówić o grafice Fallouta jedynki, to dwójki tak samo w sumie, to są one dość obrzydliwe, to znaczy klimatycznie są fajne, tak, ale to wszystko jest tak obrzydliwie wygląda na tych nowych monitorach, na tym wszystkim, że to jest masakra. A tutaj w przypadku tego mamy tutaj ładną, prostą grafikę. Jest fajnie, jest retro. Retro, ładna, prosta grafika. Ech, dobra, wracając do gry. Jeżeli wsadzimy w miejsce na przodzie
generatora prądu powinno on powinien zacząć działać. Ok. Potem powinienem być w stanie reaktywować posterunek. Obawiam się, że będę musiał to robić wszystko manualnie, sam. Jak widzisz, można tak powiedzieć, każdy z nich posiada przełącznik, który wyłącza prąd na wypadek zagrożenia. Okej, dzięki, spróbuję. No dobra, mamy to. Co dalej? Flauta trzeba grać na starych monitorach. No, jest coś w tym, tak? Bo to wtedy jest inna rozdzielczość i to inaczej trochę wygląda. Tylko Fallout powstał w latach 90., mamy 2012 rok. Boże jedyny. Nie chcę mi się tłumaczyć, naprawdę, nie chcę mi się tłumaczyć, naprawdę. To po pierwsze to mamy w sumie 2013, ale kota na sukę. Nie, bądź gimbusem. Po prostu nie będę potem czytał twoich komentarzy i tak to się skończy, bo dostaniesz ignora. I tyle, tak to będzie. Dobra, czyli musimy teraz wyjść do tuneli. No dobra. Tylko zaraz. Co my tu mamy? Nic niestety nie mamy. A czy tam była jakaś druga postać? Tylko czy my mogliśmy z tą drugą postacią? Nie. To był jakiś zwykły tam inżynier, jakiś tam zwykły NPC, który... który tam nic tam zbytnio nie zrobi. O. Pomiń te świetne teksty, żeby nam nie spoilować. Ale czego nie spoilować? Bo nie do końca rozumiem, czego mam nie spoilować? Tak nie do końca czaję. Czyli co, musimy się dostać... Pójdźmy jeszcze na agronomię. Mozgi, czy zmieniły się jakieś strefy czasowe? Nie wiem, tak? Nie wiem, dlaczego pytasz, ale okej. Co my tu mamy? O kurcze. Hodują sobie, moi drodzy, grzybki. Grzybki halucynki może nawet. Big Bread. Nie, to w sumie są jakieś hodowle jakichś hoperów. To musi być moskitka, nazywają je Big Bread. Bla, bla, bla. Nic, Relis Morelis. To jest centrum, to jest sektor agronomii. Może agronomii, jest takie ładne słowo w Polsce, nie? Agro coś tam. Hodujemy tutaj, harwestujemy, czyli zbieramy różne roślinki. Również odżywiamy i hodujemy zwierzątka na jedzonko. W skrócie, naszą pracą jest zapewnienie jedzenia na stacji. Afrokultura. Czy masz coś na sprzedaż? O, można coś od niego kupić. Żeby od niego kupić siatkę do rzucania. Dog crate. Możemy... Boże, są... transportery dla zwierzaków. Dzięki nim możemy spróbować złapać jakiegoś zwierzaka. Kurde, jaki beton. Jakiegoś niegroźnego zwierzaka. Tego jeszcze nie było. Tego chyba jeszcze nie widziałem. Czy możemy wypuścić ich tam? Nie. Jest zamknięte, niestety. Stety czy niestety? Agrobiznes. A tutaj może coś będzie. O co właściwie w tym chodzi? No to jest RPG, no. Sprawdzamy, co się dzieje itp. itd. No. Jest to RPG z tyłu Falloutów. No, nie ma, to, no, nawet nie ma co specjalnie tłumaczyć, no, co to jest, o co w tym chodzi, no. To tak jakby się spytać, o co chodzi w strzelaninie, tak naprawdę. Jest i mina, jest jakaś amunicja, która nam się w tym momencie może się przyda. Aha, bo to jest amunicja przeciw tego, przeciw pancerzom. Przeciw nie piechotna, tylko przeciwpancerna, czy jak to tam zwał. Że tak to można nazwać. Jest bandaż, jest haksor, który służy do hakowania. Ciekawe, jest ampułka. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Tu jest, o właśnie, dog crate, czyli na zwierzaczki i jest też siatka do rzucania. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy tutaj jeszcze coś jest? Zobaczmy, czy gdzieś jeszcze możemy wejść. Jezu, mózg, nie mówi, że przejdziesz na Fallouta, ale tam grafika była brzydka, ale klimatyczna. Taka ładna, wypolerowana, jak to się pasuje. Underlayerowi nie można mówić klimatu. Sam po twoim wcześniejszym streamie go kupiłem, ale po prostu grafika ISO powinna, jak dla mnie, być lekko spikselowana. No, no tak, no w takim przypadku grafika... No dobra, jeżeli teraz sprecyzowałeś, to jednak zmienia postać rzeczy. Boże, może by tego nie kradnę, bo jeszcze nas zaciukają. Najpierw zasejwuję.
Tak, zaciukali nas. Nic dobrego się nie stało. Tak, grafika faktem jest trochę sterylna i przez to jest taka trochę sztuczna, ale nie jest zła. Nie jest zła. Jest Quinton. Zatrzymuje się w momencie, gdy do niego podchodzimy. Ostrożnie. Nie chcesz mieć kontaktu z tymi toksynami. Czy będę grał w Toribash? No dzisiaj już nie. Ile godzin gry już za tobą, Moski? No to jest w sumie to są pierwsze minuty w pewnym sensie. O, nie wiem, w co jeszcze będę grał. Ciekawe mnie, co będzie dalej. Się wciągnąłem. Na pewno się zaczynam się wciągać. To Fallout podobnie się powoli zaczynał. Tutaj to już strasznie powoli, ale wszystko starałem się tym się delektować i mam też, gdybym to grał sam, to wszystko sobie ładnie w głowie szybko przetłumaczył i leciał dalej, tak? A tutaj muszę powolutku wszystko tłumaczyć, czytać też, co się dzieje na czacie mniej więcej, raz na ludzki rok. Nazywam się Quinton, nie patyczku się z przedstawianiem siebie, i tak wiemy, kim jesteś, jesteś moskitka, właśnie zostaliśmy przyjęci na stację. Co to za stworzenie? It's a burrower, czyli zagrzebywacz, czy tak to można go przetłumaczyć. Wyjątkowo wredna kreatura, która zakopuje się, składa jaja dookoła. Jest ich spora ilość w głębszych częściach podziemia. I możemy też znaleźć kilka panoszących się na tych niższych partiach też podziemia, underlay, takiego podziemia stacyjnego. Jeżeli kiedyś któregoś spotkamy, bądź ostrożna. Bla, bla, bla. O, mają toksynę, to więc nic ciekawego. Co dokładnie robicie? Zbieramy toksynę, truciznę. Używamy jej do produkowania różnych chemikaliów oraz płaszczy, czy tam tych takich nasadek dla kurz, dla bełtów do kurz. Zbyt przekombinowana ta gra. Może chyba ktoś tu nie grał w Fallouta nigdy. Co to jest za pomieszczenie? Hodujemy mind shrooms, czyli w sumie grzybki halucynki oczywiście. Haha. A jednak, miałem rację. Pozwalają uwolnić tam naszemu... Czekajcie, nie, zaraz, od początku. They are one of the most potent. Jeden z najbardziej, najlepiej działających. Jeden z najbezpieczniejszych, jeden z najbezpieczniejszych katalizatorów psionicznych. Dobra. O, masz mnie niby nauczyć psioniki. To racja. Czy jesteś zainteresowana w nauce? Oczywiście, że tak. Słyszałem, że miałeś wysoki wynik u Tanera. Dobra, continue. Jeżeli tylko zrobimy jedno małe zdanko. Jakie zdanko? Widzisz. Przeprowadzałem jakiś eksperyment na Rathoundsach jakiś czas temu. Byłem blisko przełomu, dopóki nie zdarzył się mały incydent i Brett nie zmusił mnie do pozbycia się kreatury. O, ciekawe. Teraz nie mogę skończyć eksperymentu, a przynajmniej nie tutaj. Co to był za eksperyment? Potent to silny. Aha, dobra. Czyli silny tam te grzybki są silne. Pracowałem nad stworzeniem substancji, która transformuje mięśnie i inne typy tissue. Inne typy, nie wiem, rzeczy w ciele? Nie wiem. Inne rzeczy, nie wiem, tissue, nie wiem, co jest tissue, w silny nawóz dla naszych grzybków. Co się stało? Mianowicie, nigdy nie miałem odpowiedniego miejsca do trzymania moich rathoundów. Nie wiem, bez obrazy, ale to jakiś syf jak dla mnie, a nie gra. No to idź grać w Minecrafta. Albo nie, mieć grać Call of Duty, tam się więcej dzieje. Więc zacząłem sobie ten, drążyć dziurę. Nie, zaraz.
I drilled breathing holes into bla bla bla. Aha, że ogólnie te zwierzątka, które miał do testów, dostały się. Ciekawe, ciekawe. Co, czego do mnie oczekujesz? Przygotowałem ostateczną wersję of concoction. A, tissue to jest tkanka, okej. Filtr, czyli uzupełniłem. Bełty. Jakąś tam ilość bełtów kuszy nią. Potrzebuję wyjść z jaskiń i postrzelać do Redhoundów nimi. I gdy będą martwe, zebrać tkankę, próbki tkanek z nich. Z rany. Ciekawe. Moski, masz coś do Minecrafta? Nie mam nic do Minecrafta, to był taki żart. Gimbusowy żart. Konktoś. To jest mikstura, jak ktoś mi tam wygooglował. Okej, okay, good to know. Jeżeli nie mamy kuszy, mogę jedną pożyczyć. Jest w schowku, jest w szafce za rogiem. It's not like I get to you. Niezbyt często teraz używam. Że to zrobię, czy mnie pouczysz. Dobrze, pouczy nas za darmo. Super, super, super. O, niech to będą dwie darmowe moce psioniczne i masz... I mamy umowę. Nie ma szansy. No dobra, niech będzie jedna. Może być jedna. Jesteśmy za słabi w gębie, niestety. Dobra, więc gdzieś jest ta szafka. Podejrzewam, że tutaj w rogu jest. Concoction. To się mówi, że czy się... Concoction, to się mówi, że się czyta. Okej. Okay. Dobra, wzięliśmy kuszę, mamy kuszę, jest git. Możemy sobie tą kuszę wziąć do drugiej łapki. No i jest git, no i jest git. Robimy się przepotężni. O kusze będą podrabiać... O kusza będą podrabiać Jole, jeszcze siekiera i dzwonimy po prawa autorskie. Nie. Czyli teraz tak, jak chcemy wyjść, to musimy iść do Cave Tunnel Exit, podejrzewam. I cóż my tu będziemy mieć? Tak, może, jak mamy kuszę, to może ją załadujmy czymś, co wy na to? Czy mogę jakoś ją załadować? Nie, chyba już... to od razu załadowane, luzik. Nie jest źle. Przeładujmy też pistolet, bo nie wiadomo, kiedy nam się przyda. I idziemy dalej. Tam jest jakiś Malcolm, który jest niestety zamknięty w sobie. Ale możemy z nim pogadać. Potrzebuję dostać się do jaskiń. Czy mam kartę dostępu, tak? Bla, bla, bla. Teraz słuchaj, taka jest procedura. Kiedy wyjdziesz... Aha, nie, kiedy będę chciał wyjść, masz mi dać znać i otworzę wewnętrzną bramę. Potem musisz zatrzymać się wewnątrz tego pokoju przejściowego. Potem zamykam wejściową bramę i otwieram bramę wyjściową, tą zewnętrzną. I możesz wyjść, okej. Kiedy będę chciał wrócić, muszę użyć karty, którą mi on da, którą ci dam, czyli mi da, na konsoli. Stań naprzeciw kamery, żebym mógł cię potwierdzić. Potem otworzę zewnętrzną bramę, ty wejdziesz, szybki bioskan i będziemy mogli wejść. Gdy będę pewny, że nie będziesz miał jakichś tam strasznych chorób, otworzę wewnętrzną bramę. A co, gdy będę tam, zarażę czymś się złym? Wtedy tury... Turety, czyli wieżyczki... rozszarpią nas na drobne kawałki i spalą nasze pozostałości. Wesoła perspektywa. Tylko żartuję. Albo i nie.
kurde. Dowcipnisz jego mać. Dobra, otwieraj bramy, bucy jeden. Dobra, save. Save. Do jaskini. Zespół Tureta. Okej. Okay. Ciekawe, czy tam coś będzie. Ha, jest. Spróbujmy włamać się. Pewno to nic nie da, ale spróbować się zaszkodzi. Nie. Boże, ale z mnie ciota. To jest lock. Aha. To jest lock, czyli zamknięcie. Jestem idiota. Ech, no trudno, można i tak. No dobra, wychodzimy na świat zewnętrzny, jeżeli tak go można nazwać. Boże, tu nawet wyjście ze strefy, w której dzieje się akcja, wygląda identycznie jak w Falloutie. Przesada. No i dobra, jesteśmy w jaskiniach, tak czy siak. Ciekawe. Gdzieś tu możemy się dostać, czy musimy? Nie, musimy tu, widzę, przejść. Nie ma innej opcji. Tak, wiem, muszę znaleźć wytrych. Jestem tego świadom. O, jest i Jonas. Cześć, Jonas. Moskit zamyka zamknięte drzwi, like a Chuck Norris. Czepiacie się. O, to młoda moskitka. Już się zaczynam bać. Szykuję się do polowania. Co to za miejsce? To jest Crossroad Watch, czyli taki posterunek, posterunek do obserwowania. The only way, czyli jedyną drogą, aby dostać się do stacji stąd, są tunele. Co ty tu robisz? Just sorting through some goods. Aha, zwertuję dobra, czy tam towary, rzeczy, które znalazł dzisiaj. Czyli jeżeli... Aha, że jeśli chce, to możemy sobie trochę potargować. Ale w sumie nic teraz nie potrzebuję. Wiem, że znasz się na tunelach. Czy udzielisz mi jakiejś rady? Uwaga, w jaskiniach będą pancerniki. Crossroad to jest skrzyżowanie rozdroża. No ja wiem, to jest skrzyżowanie rozdroża. Ja to wiem, no ale tak ciężko przetłumaczyć. Crossroad Watch, no przetłumaczcie to. Na sensowny patent jakiś. Moskit, przeszłeś Far Cry 3. Ryjek, jeszcze raz napiszesz przeszłeś, to ci chyba kopa zasadzę. Co wiesz o opuszczonych posterunkach w pobliżu? Najbliższy jest na północy, stąd. Dalej są na wschodzie i zachodzie. Były zbudowane przez stację Omega, ale jakimś cudem są teraz ruinami. Odkąd je opuściliśmy? Sporo Rathoundów tam jest teraz. Ryjek, timeout. Ja się nie patyczkuję. Jeżeli tam się kierujesz, możesz mi wyświadczyć przysługę. Penetrowałem tam scavenging, czyli tam szabrowałem w pobliżu tamtych posterunków jakiś czas temu i wydaje mi się, że zgubiłem mój stary cyfrowy zegarek tam. On był tak duży i zrobiony z metalu. Nie miał żadnych... Doesn't have a strap, czyli że nie był zepsuty, czy był zepsuty, czy nie działał, więc trzymałem go w kieszeni. Nie rozumiem, co znaczy strap w tym momencie. Mogę to różnorako interpretować, więc jest to problem. Więc jak ktoś mi tam wygoogla, to będę bardzo happy. It must have fallen out somewhere. Musiał gdzieś wypaść. Czy mógłbyś rzucić okiem na niego? Jeśli go przyniesiesz, zaoferuję ci dobre ceny za to. Zaoferuję ci dobrą cenę za niego. Metal detector on. Detektory metalu włączone. Znajdę, jasne, że znajdę. Nie robię sobie nadziei, ale
Miłego polowania. Czy to prawda, że wybrałeś się na sam dół głębokich jaskiń? Jasne, nie ma takiego miejsca, które moje stare nogi by nie zwiedziły. I've descended, ja zszedłem najniżej jak mogłem, jak tylko można. I nawet spojrzałem w Dreaded Mutagen Tanks and jakieś tam złowieszcze, nie wiem, zbiorniki z mutagenem. Nie bierz tego questa, bo jest trudny. No jest strasznie trudny. Nie wiem, czy podołam. Nie wiem, czy podołam. Będzie trudno. Za 8 euro masz alfa, beta i normalną grę. No mam. To jest to, co w alfie drogie było. Nie no, to kosztuje 8 euro. To nie jest dużo. Za tego typu grę według mnie to jest mało. Kiedyś było ponoć tańsza. Tak mi się wydaje. How much did it bla bla bla? Jak dużo trzęsienie ziemi wyrządziło szkód jaskini? Sporo. Wiele z przejść zostało zasypanych. Użyłem dynamitu, aby je oczyścić, ale Tanner skonfiskował wszystko, aby użyć je do oczyszczenia południowego tunelu. Nie mogę go winić. Metro jest bardzo ważne. Przejście do jeziora. Lake. Lake to jest jezioro, nie? Tak, lake to jest jezioro. Jest czyste. Jest czyste. Jeżeli chciałbyś sobie powędkować. Okej, spoko. Czy możesz mi powiedzieć coś o kreaturach, które zamieszkują te tereny? Są cave hoppery, rathoundy, psy, beetlesy. O, beetlesi tu są. W jakich tych jestem zainteresowany? Powiedz mi coś o cave hopperach. Ja widziałem coś za 20 euro chyba. Boże, Undercove Game. Weź nie gadaj głupot, że ta gra może kosztować 20 euro, bo na pewno by nie kosztowała tyle. Czemu tego nie można przewinąć? Boże, co za trolle. Są nieszkodliwe, małe stworzonka, całkiem smaczne, jeżeli się odpowiednio je gotuje, przygotuje. Generalnie musisz znaleźć się w pobliżu jeziora. I o innych jakichś tam dziwnych stref, ponieważ to tam znajduje się ich ulubione jedzenie. Grzybki jeziorne. Ciekawe. They can be hard to hunt down. Mogą być ciężkie do polowania czasami, ponieważ są bardzo szybkie i pełzną przez małe dziury, crevices, nie wiem. Jeżeli próbujesz złapać kogoś lub zabić jednego, najlepszą taktyką jest skrycie się w pobliżu ścieżki do grzybków jeziorkowych i zaskoczenie ich, zaatakowanie ich wtedy, gdy będą się pożywiać. Okej. Co z rathoundami? Rathound to brzydkie, śmierdzące, mangi, nie wiem, wredne. Disease rodent dog size rat, czyli też z chorobami, znaczy ogólnie zarażające chorobami, szczur wielkości psów. Aha, to już wiem, czemu się nazywa rathound w sumie. Rat to jest szczur, hound to jest ogar, czy jakoś tak mniej więcej. Możesz znaleźć je wszędzie. Jeżeli gdzie ich nie możesz znaleźć, wiedz, że w końcu się odnajdą. Pojedyncze nie są zbyt twarde, ale zwyczaj znajdują się w hordach, w pakach. W kilku sztukach, czasami właśnie w hordach. And they are very good. Są bardzo dobrymi łowcami grupowymi, więc nie pozwól się otoczyć. Jeżeli jesteś w potrzasku, rzuć flary. One się potwornie boją ognia. A psy beetles? Mm-hmm.
O, to jest ten Psybytes, to jest ten Ażur coś tam, co wcześniej zabiliśmy tutaj w naszej urojonej wizji. Tu nic ciekawego specjalnie nie ma. Dobra, tam srał to pies. Idziemy. Idziemy bić. Gdzie on nam mówi? Na północy jest, tak? Z tego co pamiętam. Czyli musimy się udać... Boże, ale gdzie w tej grze jest północ? Ja się pytam. Gdzie w tej grze jest północ? Tutaj, podejrzewam, więc tutaj musimy się wybrać. Tak mi się wydaje, mogę się mylić. Mogę się mylić, a wydaje mi się, że tak. Ale tak. Kurde, wiecie co? Chyba na dzisiaj zakończymy to. Dalszą rozgrywkę zostawimy sobie na następną okazję. To już ponad godzinę gramy, więc wydaje mi się, że spokojnie styka. Ja zawiłem się spać, bo jutro mam plan wcześniej rano wstać i zrobić dużo rzeczy. No, zająć życie i tak wstanę o 12 i gówno zrobię, ale warto spróbować. Więc warto spróbować. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Więc w następnym materiale, następnym streamie, następnym live'ie. Na następnym live zajmiemy się penetrowaniem tych jaskiń i zrobieniem misji z tymi posterunkami. No, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Na dzisiaj lecimy spać. Całuski, papa, karaluchy pod poduchu. Pod poduchy, przepraszam. Papa. Pa.